Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam słuchaczy Radia Maria, witam widzów telewizji Trwam na transmisji, której będziemy świadkami w czasie drugiej pielgrzymki Ojca Świętego w tym roku na terenie Włoch. Ojciec Święty udał się do diecezji Carpi, dotkniętej kilka lat temu trzęsieniem ziemi. Ale teraz zechciejmy wraz ze śpiewem włączyć się w liturgię, która się rozpoczyna. Później będzie czas na inne wiadomości. Usłyszeliśmy na wyjście śpiew Tu es Petrus, ten śpiew, który będzie towarzyszył pobytowi Ojca Świętego właśnie tutaj w Carpi, w diecezji, która została dotknięta trzęsieniem ziemi. Ta miejscowość, która dzisiaj gości Ojca Świętego Franciszka, to jest 60-tysięczne miasto Carpi w rejonie Emilia Romagna, w pobliżu Modeny, w prowincji Modena, w północnych Włoszech. I ten obszar został dotknięty trzęsieniem ziemi 29 maja 2017 roku. I to właśnie z tymi osobami dotkniętymi, rodzinami ofiar kataklizmu, Ojciec Święty chce się spotkać. Spotka się dzisiaj w Carpi, w czasie swojej drugiej pielgrzymki, podróży po Włoszech. Ojciec Święty odleciał z Watykanu po godzinie 8. Tutaj na miejsce przybył do Carpi po godzinie 9. I za chwilę rozpocznie Eucharystię, która będzie jednym z punktów dzisiejszej pielgrzymki. W tej Eucharystii weźmie udział ponad 3000 chorych, dla których są przewidziane specjalne sektory. Także przewidzianych jest 400 księży koncelebrzy, diakonów. Z samej diecezji Carpi będzie tych diakonów 20. Liturgia będzie się odbywała w tym miejscu, gdzie również gościł święty Jan Paweł II. Gościł w tej diecezji, w tym miejscu, 3 czerwca 1988 roku. Natomiast po zakończeniu liturgii Eucharystii Ojciec Święty poświęci kamienie węgielne,
pod budowę trzech gmachów diecezjalnych, parafii świętej Agaty i Cytadeli Miłości w Karpi oraz domu rekolekcyjnego świętego Antoniego w Nowi. I trzeba mieć też świadomość, że jeden z tych kamieni węgielnych, który zostanie poświęcony przez ojca świętego Franciszka, pochodzi z terenów Iraku. Jeden z tych kamieni węgielnych będzie kamieniem pod budowę nowej świątyni tutaj właśnie we Włoszech. Po Eucharystii ojciec święty spotka się z kapłanami, zwłaszcza z emerytami, w domu dla duchowieństwa, a następnie z seminarzystami. Po godzinie 15 natomiast rozpocznie się spotkanie w kaplicy seminaryjnej z kapłanami diecezjalnymi, osobami konsekrowanymi i seminarzystami. Ojciec Święty nawiedzi również na krótko katedrę w Karpi, która została tydzień temu otwarta przez kardynała sekretarza stanu i poświęcona. Potem uda się Franciszek, ojciec święty Franciszek, samochodem do pobliskiej Mirandoli i tam na placu spotka się z osobami poszkodowanymi w wyniku trzęsienia ziemi sprzed 5 lat oraz z rodzinami ofiar tej klęski żywiołowej. Tam też ojciec święty pomodli się przy specjalnym pomniku, który upamiętnia te wszystkie ofiary. Drodzy widzowie,
telewizji Trump. Drodzy słuchacze Radia Maryja, jesteśmy w diecezji, w miejscowości Karpi, gdzie gości dzisiaj Ojciec Święty. Ten teren był dotknięty 5 lat temu wielkim trzęsieniem ziemi. Zginęło około 30 osób, kilkaset osób zostało rannych, a kilkanaście tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. Ojciec Święty przyjeżdża do tego miasta, do tej diecezji, aby spotkać się z ludźmi, którzy byli dotknięci tymi kataklizmami, aby z nimi się pomodlić, aby też Bogu dziękować za wszystkie odbudowane miejsca, zarówno miejsca, które służą ludziom, jak i służą Bogu. I Ojciec Święty jest wśród ludzi, aby umocnić ich również wierzę. Warto zauważyć, że biskupem diecezji Karpi jest biskup Francesco Cavina, który był wcześniej pracownikiem watykańskiego sekretariatu stanu. I dlatego tuż po trzęsieniu ziemi, między innymi dlatego, poprzez przyjaźń, która go łączyła między innymi z Gwardią Szwajcarską, a to było jeszcze za czasów Ojca Świętego Benedykta, do Karpi przybył oddział ponad 20 gwardzistów, którzy pomagali ludności, którzy pełnili służbę w rejonie Karpi, którzy na różne sposoby ci gwardziści pomagali tym wszystkim osobom, które były dotknięte tymże trzęsieniem ziemi. Warto też pamiętać, że w dzisiejszej liturgii będzie nam towarzyszył chór złożony z ponad 200 chórzystów z diecezji Karpi. Obsługę liturgiczną będą zapewniali seminarzyści, klerycy z diecezji Modena, jak i również Karpi. Na początku słyszeliśmy natomiast utwór, który witał Ojca Świętego Franciszka, utwór Tu es Petrus według właśnie autorstwa Lorenzo Perosi. Warto także dodać, że w czasie modlitwy wiernych tę modlitwę wiernych będą przedstawiali, będą czytali przedstawiciele kilku ruchów religijnych diecezji Karpi. Będą to przedstawiciele m.in. skautów, neokatechumenatu, ruchów okulare, katechetów, wspólnot papieża świętego Jana XXIII. Z informacji, które będą ważne dla naszych słuchaczy, dla naszych widzów, trzeba też przypomnieć, że dzisiaj jest szczególny dzień związany z Janem Pawłem II. Dzisiaj mianowicie wspominamy 12. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II i jak już wspomniałem, święty nasz rodak był w Karpi 6 czerwca 1988 roku. Dzisiaj, gdy przeżywamy ten czas Wielkiego Postu, wchodzimy ten w bardzo ważny okres, drugi okres Wielkiego Postu. Oh.
Cała diecezja Carpi przygotowała się na przybycie Ojca Świętego Franciszka poprzez wielką modlitwę. Wczoraj natomiast młodzież zorganizowała specjalne czuwanie, które odbyło się w kościele Świętej Klary w Carpi. To czuwanie rozpoczęło się o godzinie 21 i miało ono na celu przygotowanie młodzieży diecezji na przybycie Ojca Świętego Ojca Franciszka. W tej chwili słyszymy informacje, które mówią o tym, w jaki sposób będzie dystrybuowana Komunia Święta, albowiem ponad 60 kapłanów będzie Komunię Świętą dystrybuowało, będzie rozdawało na placu. I jest wielka zachęta do tego, aby z wiarą uczestniczyć w tej Eucharystii. Wszyscy są proszeni o to, aby zechcieli wszelkie afisze schować i w skupieniu uczestniczyć w liturgii, która za chwilę się rozpocznie. Tak więc to czuwanie młodzieży odbywało się w kościele Świętej Klary w Carpi. Thank you.
Drodzy widzowie telewizji Trwam, drodzy słuchacze Radia Maria, uczestniczymy w spotkaniu Ojca Świętego. Za chwilę w Eucharystii tutaj będzie przewodniczył Ojciec Święty Franciszek w miejscowości Carpi, w diecezji Carpi, która 5 lat temu została dotknięta tragicznym trzęsieniem ziemi. Ojciec Święty przybył do tej diecezji, aby Bogu dziękować za uczynione już dobro i aby prosić o dalsze Boże błogosławieństwo. Mając świadomość, jak wielkim kataklizmem jest trzęsienie ziemi, powinniśmy też znać kilka danych związanych z tym trzęsieniem ziemi. Jeżeli chodzi o kościół w tej diecezji, to uległo zniszczeniu albo w jakikolwiek sposób uszkodzeniu ponad 103 miejsca, struktury, budynki, które służyły wiernym, które służyły Caritasowi, które służyły edukacji, więc ta mała diecezja została bardzo dotknięta tym trzęsieniem ziemi, nie mówiąc już o innych strukturach państwowych, które także uległy zniszczeniu. Dzisiaj możemy zobaczyć, jak pięknie jest odrestaurowana katedra odbudowana, która również uległa zniszczeniu. W czasie tego trzęsienia ziemi zginął ówczesny proboszcz tej parafii, tej katedry. Uległo zniszczeniu, jak już wspomniałem, wiele miejsc. Ale teraz wspólnie dziękujmy z Ojcem Świętym za dar odbudowy, za dar Caritasu, za dar dobra. I zechciejmy włączyć się w liturgię, która się już rozpoczyna. Jesteśmy bowiem świadkami procesji, która wychodzi do miejsca celebry, do miejsca, gdzie Ojciec Święty będzie przewodniczył dzisiejszej Eucharystii, Eucharystii Niedzieli Wielkiego Postu, Piątej Niedzieli Wielkiego Postu.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Celebrujemy zwycięstwo Chrysta, Chrystusa nad śmiercią, również i my jesteśmy wezwani do tego, aby zwyciężyć zło i aby prosić o to, abyśmy byli godni miłosierdzia Bożego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, Dio onnipotente. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Prieghiamo. Vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso. Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy godliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Jesteśmy zaproszeni do wsłuchania się w liturgię słowa dzisiejszej niedzieli, do medytacji nad słowem, które Pan do nas kieruje. Dal libro del profeta Ezechiele. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela
i poznacie, że ja jestem Pan. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobu was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Psalm 130. Il Signore è bontà e misericordia. Bóg Zbawicielem pełnym dobra i miłosierdzia. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania. Dal profondo a Te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Bóg Zbawicielem pełnym dobra i miłosierdzia. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, by Ci ze czcią służono. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere, ma con Te è il perdono, così avremo il Tuo timore. Bóg Zbawicielem pełnym dobra i miłosierdzia. Pokładam nadzieję w Panu. Dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Bóg Zbawicielem pełnym dobra i miłosierdzia. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie, On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Più che le sentinelle l'aurora, Israele, attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande, con Lui la redenzione, Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. I drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano bracia, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Voi però non siete sotto il dominio. Wy jednak della nie żyjecie carne, według ciała, lecz według ducha, spirito, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ora, ten do niego voi, nie należy.
Jeśli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeśli mieszka w was duch tego, którego Jezus, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego was ducha. Oto Słowo Boże. Śpiew przed Ewangelią. Chwała Tobie, Słowo Boże, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Diakon okazał świętą księgę Ewangelii i za chwilę z Ewangelii świętego Jana usłyszymy opis wskrzeszenia Łazarza w Betanii. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, był pewien chory Łazarz z Betanii w miejscowości Marii i jej siostry Marty. Era quella che cosparse di profumo il Signore. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Era malato. I to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł. Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu swojego pobytu.
Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znowu do Judei. Rzekli do niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znowu tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeśli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeśli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: chodźmy także i my, by razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na ten świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: nauczyciel jest i woła Cię. Skoro zaś Maria to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nimi przybyli, wzruszył się w duchu, rozrzewnie i zapytał: dove lo avete posto? Gli dissero: gdybyście go, gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. I Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?
A Jezus, ponownie ukazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł z marmy, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz była jego zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybył do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, wierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsze czytania mówią nam o Bogu życia, o Bogu, który zwycięża śmierć. Zatrzymajmy się zwłaszcza na ostatnim z cudownych znaków, które uczynił Jezus przed swoją pasją przy grobie swego przyjaciela Łazarza. Wydaje się, że tutaj wszystko się skończyło. Grób przywalony jest dużym kamieniem, dookoła tylko płacz i rozpacz. Nawet Jezus jest wstrząśnięty dramatyczną tajemnicą straty osoby bliskiej. Mówi Pismo, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Wtedy zapłakał i poszedł do grobu, mówi Ewangelia, ponownie wzburzony. Takie jest bowiem serce Boga, dalekie od zła, ale bliskie tych, którzy cierpią. Nie sprawia to serce Boga, by zło zniknęło magicznie, lecz współczuwa cierpienie, czyni je swoim, lecz je przemienia, przeżywając je sam. Zauważmy jednak, że pośród ogólnej rozpaczy z powodu śmierci Łazarza Jezus nie daje się unieść przygnębienie, chociaż sam cierpiał, żąda mocnej wiary.
Nie zamyka się w płaczu, ale wzruszony wyrusza do grobu. Nie daje się pochwycić otaczającemu go zrezygnowanemu środowisku emocjonalnemu, ale modli się z ufnością i mówi. I mówi, dziękuję Ci, Ojcze. Tak więc w tajemnicy cierpienia, przed którym myślenie i postęp załamują się jak muchy na szybie, właśnie w tym momencie Jezus daje nam przykład, jak się mamy zachowywać. Nie ucieka od cierpienia, które należy do tego życia, ale nie daje się więzić pesymizmowi. Wokół tego grobu, zachodzi zatem wielkie spotkanie, starcie. Z jednej strony mamy wielkie rozczarowanie, kruchość naszego życia doczesnego, które przeniknięte lękiem z powodu śmierci często doświadcza klęski, ciemności wewnętrznej, wydające się nie do pokonania. Nasza dusza stworzona do życia cierpi, czując, że jej pragnienie wiecznego dobra doznaje ucisku przez odwieczne i mroczne zło. Z jednej strony jest to klęska grobu, ale z drugiej strony jest nadzieja. Jest nadzieja, która pokonuje śmierć i zło i która ma imię. I ta nadzieja się woła, nazywa Jezus. Ma na imię Jezus. Nie przynosi On trochę dobrego samopoczucia lub jakieś lekarstwo, żeby wydłużyć życie, ale głosi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żył. Będzie żył. Dlatego mówi, usuńcie kamień. A do Łazarza mówi, woła głośno, woła, wyjdź na zewnątrz. Drodzy bracia i siostry, my także jesteśmy zachęceni do podjęcia decyzji, po jakiej stanąć stronie. Możemy stanąć po stronie grobu, albo po stronie Jezusa. Są ludzie, którzy dają się zamknąć w smutku i ludzie otwierający się na nadzieję. Są ludzie wciąż uwięzieni pod gruzami życia i ludzie, którzy podobnie jak wy, z Bożą wolą podnoszą gruzy i odbudowują z cierpliwą nadzieją. W obliczu wielkich pytań życia dlaczego? W obliczu pytania dlaczego mamy dwie drogi. Usiąść i posępnie spoglądać na wczorajsze i dzisiejsze groby albo przybliżyć Jezusa do naszych grobów. Tak. Tak, ponieważ każdy z nas ma już mały grób, jakiś obszar trochę martwy w swoim sercu, pewną ranę, jakąś krzywdę doznaną lub zadaną, jakąś urazę, która nie daje spokoju, powracające wyrzuty sumienia, grzech, którego nie potrafimy przezwyciężyć. Un peccato che non si riesce a superare. A więc każdy z nas zechciejmy dzisiaj nazwać po imieniu te nasze groby, które mamy wewnątrz. I tam zaprośmy tam Jezusa. È strano.
to dziwne. To dziwne, ale często wolimy być sami w ciemnych jaskiniach, które mamy w swoim wnętrzu, zamiast zaprosić tam Jezusa. Kusi nas, by zawsze szukać samych siebie, rozpamiętując i pogrążając się w udręce, liżąc rany, zamiast iść do Niego mówiącego: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Nie dajmy się więzić pokusie pozostania samymi i przygnębionymi, wypłakując się z powodu tego, co nam się przytrafia. Nie poddawajmy się bezużytecznej i nieskutecznej logice lęku, logice zrezygnowanemu, powtarzaniu, że wszystko jest źle i nic nie jest tak jak kiedyś. To jest atmosfera grobu. Natomiast Pan pragnie otworzyć drogę życia. Natomiast Pan pragnie nam otworzyć drogę spotkania z Nim, ufności w Nim i zmartwychwstania z serca. Drogę, powstań, idź w drogę. Tego oczekuje od nas Jezus. Zaprasza nas do tego Jezus. On jest obok nas. On jest z nami. On idzie razem z nami. Odczuwajmy zatem, że do każdego z nas skierowane są słowa Jezusa wypowiedziane do Łazarza: wyjdź na zewnątrz, wyjdź za stoju smutku bez nadziei, rozwiąż bandaże strachu, które utrudniają drogę, sidłom blokującym Ciebie, sidłom blokującym słabości i niepokoje. I powtórz, że Bóg rozwiązuje węzły. Idąc za Jezusem, uczmy się, by nie wiązać naszego życia z problemami, które nas gmatwają. Zawsze będą problemy. A kiedy rozwiązujemy jeden, natychmiast przychodzi kolejny. Możemy jednak znaleźć nową stabilność. A tą stabilnością jest właśnie Jezus. Jest właśnie Jezus, który jest zmartwychwstaniem i życiem. To jest ta stabilność. Ona się nazywa Jezus. Wraz z Nim radość gości w sercu. Odradza się nadzieja, ból przemienia się w pokój, lęk w zaufanie, próba w dar miłości. I choć nie zabraknie ciężarów, to zawsze będzie Jego ręka, ręka, która podnosi, Jego słowo, które dodaje otuchy i mówi Tobie, mówi do wszystkich nas, do każdego z nas: wyjdź na zewnątrz, przyjdź do mnie, wyjdź na zewnątrz. I mówi do wszystkich: nie miejcie strachu. Również do nas, dzisiaj, podobnie jak wówczas, Jezus mówi: usuńcie kamień. Niezależnie od tego, jak ciężka byłaby przeszłość, jak wielki byłby grzech, jak silny byłby wstyd, nigdy nie zabronimy Panu wejścia. Usuńmy przed Nim ten kamień, który przeszkadza Jemu wejść. To jest czas pomyślny, aby usunąć nasz grzech, nasze przywiązanie do ziemskich marności, nasze przywiązanie do pychy blokującej nam duszę. Usuńmy tyle nieprzyjaźni, tyle zła, nienawiści między nami. To jest czas zmiany. Nawiedzeni i wyzwoleni przez Jezusa, prośmy o łaskę bycia świadkami życia w tym świecie, który jest go spragniony. Bądźmy świadkami budzącymi i wskrzeszającymi nadzieję Boga w sercach udręczonych i obciążonych smutkiem.
Naszym przepowiadaniem jest radość żyjącego Pana. Pana, który także i dziś mówi, tak jak w księdze Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Były to słowa, które skierował do zgromadzonych na miejscu celebry w Karpi Ojciec Święty Franciszek, a także poprzez radio i telewizję do każdego z nas. Zechciejmy w krótkiej medytacji skupić się nad skierowanym do nas Słowem Bożym. Zechciejmy to Słowo przemedytować i przyjąć do serca swego. Ojciec Święty przypomniał w tym dzisiejszym swoim słowie, rozważaniu, że czas Wielkiego Postu także to jest czas, aby usunąć nasz grzech, nasze przywiązanie do ziemskich marności, do pychy blokującej nam duszę. Jesteśmy wezwani, aby być świadkami życia w tym świecie, który jest go spragniony, świadkami budzącymi i wskrzeszającymi nadzieję Boga w sercach udręczonych i obciążonych naszym życiem. Jesteśmy wezwani, zaproszeni do tego, aby Bogu dziękować i aby również pochylić się przed tajemnicą cierpienia, przed którą myślenie i postęp załamują się jak muchy na szybie, jak to użył takiego sformułowania Ojciec Święty. I Jezus daje nam przykład, jak się mamy zachowywać. Nie uciekać od cierpienia, które należy do tego życia, ale również i nie dać się więzić pesymizmowi. Nie zamykać się tylko na wzruszenie, ale razem z Jezusem iść do przodu. I Ojciec Święty także zaprasza nas, abyśmy wspólnie wyznali wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese all'inferno. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Signore, ha aperto i nostri occhi affinché vedendo il suo figlio possiamo contemplare la vita vera. Przeniknięci wiarą w Jezusa oraz w nasze przyszłe zmartwychwstanie, módlmy się do naszego Ojca w niebie, poruszeni darami Ducha Świętego i wspólnie wołajmy i kierujmy nasze wezwania. Ciebie prosimy. Per la Chiesa, módlmy się za Kościół, aby żyjąc na tym świecie była świadkiem tego czasu, że Chrystus zawsze zwycięża i że przez Jezusa odnawia się oblicze ziemi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za naszego Ojca Świętego Franciszka,
resurrezione e vita del mondo. Confermi sempre. Aby Bóg umacniał Ojca Świętego, obdarza swoją łaską, a Ojciec Święty, aby umacniał swoich braci w wierze, swoją wiarą, przykładem i słowem. Ciebie prosimy. Za tych wszystkich, którzy cierpią, którzy są doświadczeni przez ból, a także są doświadczani przez prześladowania, aby dostąpili umocnienia. Ciebie prosimy, posłuchaj nas, Panie. Per coloro che hanno perso una persona cara in giovane età a causa della malattia. Za wszystkie osoby, które doświadczyły straty bliskiej osoby, zwłaszcza w młodym wieku, aby w nich wszystkich wzrastała ciągle nadzieja, która idzie od Jezusa, aby rosło wielkie zaufanie do Chrystusa i wiara. Ciebie prosimy. Za nas tutaj zebranych i za wszystkich ludzi dobrej woli. Niech Pan odnowi nasze. Niech Bóg odnowi w nas naszą wzajemną solidarność i dobroć. Niech Bóg spowoduje, abyśmy promieniowali na całym świecie dobrem. Ciebie prosimy. Tendi l'orecchio, Padre Santo, alle nostre preghiere. Skieruj swoje. Tu, che hai accolto la supplica del tuo figlio, Boże, na nasze prośby i wszechmogący Boże, wejrzyj na Twoje dzieci, rozważające mękę Twojego Syna i wołające do Ciebie. Przyjmij nasze modlitwy i poprowadź nas drogą nawrócenia ku świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W procesji z darami będą szły dwie rodziny, które w tej procesji będą niosły chleb, wino i wodę. Niech ta ofiara eucharystyczna będzie ofiarą, która pozwoli nam jeszcze głębiej spotkać się z Jezusem. My również ofiarujmy w tej procesji, w tej Eucharystii wszystkie nasze intencje, sprawy, sprawy własne, sprawy Kościoła, sprawy naszych bliskich, sprawy naszej Ojczyzny. Niech Pan zaniesie, niech Pan przyjmie zaniesione do Niego prośby.
Pregate, fratelli, perché il mio è vostro sacrificio. Módlmy się, bracia, aby moją waszą ofiarą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdę chrześcijańskiej wiary, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w obecności Twojej. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. I wspólnie wszyscy śpiewajmy. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. I słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Ora Ti preghiamo umilmente. Pokornie Cię błagamy, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb, i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Dopo la cena,
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednaj ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo Swoim wybranym. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Matką Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franciszka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. E ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, przyjmij, Panie, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, rozproszonych na całym świecie, wejrzyj łaskawie, miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie, przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w łasce Twojej odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Thank you.
prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, i wspólnie wołajmy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. W Chrystusie, który wszystkich nas uczynił braćmi, przekażmy sobie znak pokoju i pojednania. Ojciec Święty przekazuje znak pokoju najpierw z księdzem biskupem diecezji Carpi, z księdzem biskupem Francesco Cavino, a następnie z innymi koncelebransami, którzy są obecni w czasie tej koncelebry. To są głównie księża biskupi z rejonu, gdzie znajduje się diecezja, z rejonu Modeny. Możemy zauważyć, że w miejscu celebry pogoda się zepsuła, zaczyna padać deszcz, co jednak nie ostudziło, że tak powiem, żadliwości i modlitwy zgromadzonych tam wiernych. A teraz zechciejmy wspólnie wszyscy dziękować Bogu za dar Eucharystii, za dar Jego obecności wśród nas. Zechciejmy w sposób duchowy przyjąć Jezusa do naszych serc i dziękować za dar Jego miłości, za dar miłosierdzia i przebaczenia. Siate invitati alla cena del Signore.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie szczerze na życie wieczne. Krew Chrystusa niech mnie szczerze na życie wieczne. Panie, daj czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami i dar otrzymany w doczesności. Niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. Panie Jezu, Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wrogu potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Trwając na dziękczynieniu, zechciejmy modlić się psalmem 90. Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką z pokolenia na pokolenie, zanim narodziły się góry, nim powstał świat i ziemia. Od wiek po wieków Ty jesteś Bogiem. Obracasz w proch człowieka i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy, bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straszna ocna. Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość serca. Powróć, Panie, jak długo będziesz zlekał, bądź litościwy dla sług Twoich. Nasyć nas, o świcie, swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. Niech sługom Twoim ukaże się dzieło Twe, a Twoja chwała niech będzie nad ich synami. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, by potknęła się Twa noga, ani się nie zdrzemnie ten, który Ciebie strzeże. Nie zdrzemnie się, ani zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Ciebie strzeże, jest cieniem nad Tobą, stoi po Twojej prawicy. We dnie nie porazi Cię słońce, ani księżycy wśród nocy. Pan Cię uchroni od zła wszelkiego, ochroni Twoją duszę. Pan będzie czuwał nad Twoim wyjściem i powrotem, teraz i po wszystkie czasy. Amen. Trwamy w dziękczynieniu po przyjęciu Komunii Świętej i wołamy: błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Preghiamo. Módlmy się. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyś zawsze, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy widzowie telewizji Tram, drodzy słuchacze Radia Maria, bezpośrednio po Eucharystii Ojciec Święty poprowadzi z miejsca celebracji modlitwę. Anioł Pański, ale wcześniej mówi słowa podziękowania Monsignor, ksiądz biskup Francesco Cavino. W imieniu zarówno własnym kardynała Caffari, jak i również władz cywilnych i militarnych, kapłanów, osób zakonnych i wszystkich obecnych, witam Cię bardzo serdecznie w Carpi. Z wielką radością, nie ukrywając wzruszenia, z wielkim wzruszeniem przyjmujemy Ciebie, Ojcze Święty, i Twoją decyzję, żeby tutaj przybyć i wizytować nas. My tak bardzo mali i jesteśmy tymi świadkami miłości Boga. Jesteśmy Twoimi oddanymi synami. I dlatego ogłoszenie Twojej wizyty było dla nas wielkim zaskoczeniem, wielką radością, zarówno dla nas, jak i władz cywilnych.
Jesteśmy tutaj zgromadzeni wokół Ciebie. Ojcze Święty, po ostatniej wizycie Ojca Świętego Benedykta XVI w 2012 roku, w bardzo ważnym dla nas momencie historii, jesteśmy bardzo wdzięczni temu Ojcu Świętemu i wypowiadamy to w jednym słowie, wyrażamy je w jednym słowie Ojcu Świętemu Emerytowi i mówimy to z serca całego. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Mówimy to jednym słowem. Dziękujemy. Ten lud, ten naród ma bardzo wielkie i wielorakie wyrazy łączności ze Stolicą Świętą, między innymi widoczna także w kościele katedralnym Matki Bożej, pod rodzajem Matki Bożej w Niebowziętej, która jest nazywana małym bazyliką świętego Piotra. L'intraprendenza, l'accoglienza i która jest uwiecznienie, która jest ukoronowanie tego pięknego placu. Ojcze Święty, Ojcze Święty, znajduje się w tym miejscu, gdzie ten lud z tak wielkim wysiłkiem, z tak wielkim pracą i z tak wielką solidarnością buduje ten teren i który doświadczył tragicznego trzęsienia ziemi w 2012 roku, gdzie zostało zniszczonych wiele miejsc i w tym również ta przepiękna katedra. Do Młodzieży Apostolskiej Ewangelia Gaudium Ojciec Święty zaprosił, prosił, aby każdy chrześcijanin w jakimkolwiek miejscu się znajduje, aby zechciał odnowić ciągle swoje spotkanie osobiste z Jezusem Chrystusem i szukać Go nieustannie. Historia tej wspólnoty jest historią wielkiego świadectwa jedności z Jezusem Chrystusem. Z tej jedności rodzi się ciągle nowa wspólnota, odradzająca się wspólnota między braćmi. Jakżeż tutaj nie przypomnieć znakomitych osób, świętych osób, jak święty Bernard Rallino, który był wielkim apostołem, jak i również był nauczycielem Carpi. A jakżeż nie przypomnieć tutaj wielu innych świętych, Zeno Salami, Mamenine Fondatrice, a także Albertina Violi, a także męczennika Odoardo Focherini. Postać błogosławionego Focheriniego przywołuje nam na myśl tego błogosławionego, przywołuje nam etapy historii bardzo tragiczne Emilii, która ma nazwę Fossoli. Był to miejsce, gdzie tysiące naszych współtowarzyszy, głównie Żydów, było zamęczanych. Jest to bardzo bolesna strona naszej historii. Później także przedłużana przez inne męczeństwa, przez wszystkie te wydarzenia, które nastąpiły po II wojnie światowej. To wszystko cała ta ziemia ma wielu świadków. Jednym z takich świadków był m.in. Francesco Venturini,
nell'ambito del convulso dopoguerra che ha contraddistinto queste nostre terre. Santo Padre, Ojcze Święty, in questa piazza ten plac c'è il cuore antico daje e nuovo ci di Carpi, starego serca i nowego serca della stanchezza del cammino. Altre prezentuje ci serce, które bije nieustannie, altre volte zmęczone, ale jakżeż i nowe, ciągle odnowione. Ma la sua presenza tra noi e la parola che ci ha rivolta rappresentano. Ty obecny wśród nas dałeś nam che noi vogliamo assumere perché i nostri wiele dobrych przykładów i jesteśmy bardzo wdzięczni za słowa, które do nas skierowałeś, abyśmy zawsze tutaj zwyciężali, ponieważ życie zawsze zwycięża, a życiem jest Chrystus. Per testimoniare che la vita sempre vinci. A życiem jest Chrystus, który zmarł, ale i zmartwychwstał. Ale zmartwychwstał i uwalnia nas od strachu. I On jest zawsze wśród nas obecny, jak uczy nas święta Katarzyna ze Sieny. Tylko ci, którzy myślą, że są sami, mają strach. Ci, którzy myślą, że są z Jezusem, nigdy nie mają strachu. My nie jesteśmy sami, ponieważ mamy ten wielki przywilej bycia z Tobą, a na czele nas wszystkich jest Jezus Chrystus i Jego następca Piotr. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wskazywanie nam drogi, za wskazywanie nam drogi życia wiecznego. Dziękujemy. Ojciec Święty jako dar przekazał kielich dla biskupa diecezji Carpi, biskupa Francesco Cavina. To były słowa podziękowania ordynariusza diecezji Carpi. A teraz słowa Ojca Świętego. Profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la Colombia, dove una gigantesca valanga di fango causata da pioggia torrenziale ha investito la città di Mocoa, provocando numerosi morti e feriti. Prego per le vittime, assicuro la mia e vostra vicinanza. Nadal docierają do nas informacje o trwałych starciach w rejonie Kasai Demokratycznej Republiki Konta. Które są przyczyną wielu ofiar zniszczeń, dotyczy to także ludzi imienia Kościoła. Bardzo jestem blisko tych wszystkich, którzy doświadczają cierpienia w Kolumbii. Jestem blisko wszystkich osób, które doświadczają kataklizmów. Tak samo jestem bliski tych wszystkich ofiar, które są w Demokratycznej Republice Konga, bowiem nadal docierają stamtąd krwawe informacje o starciach zbrojnych w rejonie Kasai. Zapewniam o bliskości wobec tych wszystkich ludzi. Tak wiele jest tam cierpienia, niszczone są dzieła Kościoła,
Ludzie Kościoła są męczeni. Wszystkich wzywam do modlitwy o pokój, tak aby w sercach tych, którzy wywołują te straszne walki, nie pozostawały w niewoli nienawiści i przemocy, albowiem nienawiść i przemoc niszczy. Ponadto śledzę z wielką uwagą to, co dzieje się w Wenezueli i Paragwaju. Modlę się za tych ludzi, bardzo mi bliskich. I proszę wszystkich, zapraszam wszystkich do wytrwałości i unikania przemocy oraz do poszukiwania rozwiązań politycznych. Drodzy bracia i siostry, pragnę wam wszystkim podziękować za to, że mogłem przybyć tu, aby celebrować tę mszę. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali przy tej pielgrzymce, przy tej podwójnym maratonie. Tydzień temu była celebracja i dzisiaj. Tydzień temu po prostu następowało poświęcenie katedry i innych miejsc przez sekretarza stanu. Pragnę wam podziękować. Pragnę wam podziękować. Jest tu 4100 osób chorych. Pragnę wam, moi drodzy, podziękować. Jeszcze raz wam dziękuję. Dziękuję wam. Dziękuję za wasze cierpienia, bowiem wasze cierpienie pomaga Kościołowi. Pomagacie nieść krzyż Chrystusa. Dziękuję wam. Dziękuję wam. I na końcu tej celebracji moje myśli kieruję do Najświętszej Dziewicy, którą wy czcicie w kościele katedralnym jej poświęconym. Maryi ofiarujemy nasze radości, nasze smutki i nasze nadzieje. Prośmy ją, aby spojrzała na nas miłosiernie, na tych, którzy pośród nas cierpią, zwłaszcza na chorych i ubogich i tych bez godnej pracy i bez mieszkania. Przywołując gorliwość apostolską dwóch osób świeckich z waszej ziemi, błogosławionego Odoardo Focherini i czcigodną Mariannę Saltini, świadków miłości Chrystusa, pozdrawiam z wdzięcznością was, wierni świeccy. I zachęcam was, byście byli protagonistami życia waszej społeczności, w jedności z waszymi kapłanami, zawsze w jedności z kapłanami. I zwracajcie zawsze szczególną uwagę na to, co jest najważniejsze w głoszeniu Ewangelii i dawaniu świadectwa Ewangelii. Dziękuję wam i dziękuję tobie, drogi biskupie Francesco, i wam, biskupom, pasterzom regionu Emilia-Romagna. I zachęcam was. Zachęcam pasterzy tych diecezji. I zachęcam także i dziękuję biskupowi Francescowi Cavina za waszą pobyt, modlitwę. I zachęcam was, drodzy biskupi, abyście byli blisko waszych księży, słuchając ich i serdecznie się o nich troszcząc. Chciałbym wreszcie podziękować każdemu z was, drodzy wierni, księża, zakonnicy i zakonnice, a także władze. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wizyty w sposób szczególny dla Adżeszy,
czyli dla skałków, jest to podziękowanie dla harcerzy i podziękowanie dla chórowi, dla chóru, który był złożony z wszystkich chórów diecezji, który animował tę liturgię. Powierzam nasze życie i losy Kościoła oraz Kościoła Maryi, naszej Matce, recytując wspólnie modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Oto ja służę, a słowo stało się ciałem zamieszkał między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielka, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowi. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raczej dać serca nasze, abyśmy, którzy z zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Racz dać zmarłym, Panie, o światłość wieku i stanie im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ora il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica sui presenti, su coloro che hanno seguito la celebrazione per il mezzo audiovisivo e sulle prime pietre di quattro nuove strutture pastorali: la Chiesa di Sant'Agata, la Cittadella della Carità, il Centro Pastorale di San Martino Carano e la Casa Diocesana di Spiritualità, la cui pietra proviene dalla chiesa distrutta della Beata Vergine Immacolata di Karakosh, nella piana di Ninive, grazie alle quali il popolo di Dio che vive in Carpi potrà continuare a camminare nella fede, speranza e carità. Ojcze Święty za chwilę udzieli błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. W imię Pana idźmy w pokoju. Zarazem Ojciec Święty pobłogosławił cztery kamienie węgielne podróżnego typu budowle, w tym pod trzy kościoły. I jeden z kamieni węgielnych pochodzi z terenów Iraku, z kościoła zniszczonego przez muzułmanów w Iraku.
Drodzy słuchacze Radio Maria, drodzy widzowie telewizji TVN, pragniemy podziękować za wspólne uczestnictwo w transmisji z miejscowości Karpi, z diecezji Karpi, gdzie Ojciec Święty dzisiaj celebrował Eucharystię. Jest to miejsce dotknięte 5 lat temu tragicznym trzęsieniem ziemi. Ojciec Święty zachęcał w tym miejscu, aby nie panowała nigdzie wśród ludzi atmosfera grobu, natomiast Pan pragnie otworzyć drogi życia, drogę spotkania z Nim, ufności w Nim i zmartwychwstania serca. I my w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu życzmy sobie tej drogi zmartwychwstania, drogi spotkania z Jezusem i drogi ufności w Jezusa Chrystusa. Pragnę się z Państwem pożegnać, podziękować za wspólne uczestnictwo w tej celebrze. Żegna się z Państwem ojciec Marian Sojka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.